Hej, cześć, witajcie! Jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek kalendarza odwentowego serii świątecznej Sims masowej. I membrujemy znowu jednym twórcą modów, dzisiaj Peacemakerem, jak już widzicie. Myślę, że większość z Was uwielbia Peacemakera, tak jak ja. I nie musiałam Wam nic pisać, nie musieliście czytać opisu, od razu po zdjęciu strzelam, że poznaliście, co to będzie za mieszkanie. Jest to jedno z fajniejszych mieszkań, jedno z większych mieszkań, bo właśnie tak jak mówiłam, dwa duże, czyli mieliśmy już Wundimuna i Peacemakera teraz mamy z dużym mieszkaniem. W końcu użyłam też platform. Jeszcze się nimi pobawię, ale na razie to jest naprawdę w końcu, bo powiem Wam, że no nie miałam pomysłu ostatnio. Znaczy miałam nuasy pomysłów, ale jakby wykonanie było ciężkie. A to mi się udało i, i w ogóle jestem zadowolona, że właśnie w końcu mogę coś takiego zrobić. Bo nie powiem, brakowało mi czegoś takiego w Simsach. Jako, że też to jest drugie duże mieszkanie, mamy tutaj też wysokie ściany, tak jak przy Wondy Moonie. Zdecydowałam się, że tak będzie lepiej. Dzięki temu właśnie są te dwie różne wysokości oświetlenia. Okna też dzięki temu trochę inaczej wyglądają. Nie ma takiego ścisku, nie ma tego wrażenia, że jest za nisko. A Peacemaker ma zazwyczaj, znaczy zazwyczaj praktycznie wszystkie światła, jakie robi, robi na te trzy wysokości. Duże rzeczy ogólnie, które robi, robi na wszystkie możliwe możliwości, o tak. Jeżeli chodzi o samo mieszkanie, tutaj nie mamy nikogo poza pismakerem. Nikogo poza grą i pismakerem z gry, z parę rzeczy może za dwie trzy, ale poza tym nie ma nic innego. Pismaker tak jak mówiłam, jest stuprocentowo samowystarczalny. Mamy tutaj rzeczy do build molda, do buy molda. Czyli są okna, są podłogi, są ściany, są dekoracje, są rośliny. Wszystkie możliwe kategorie, jeżeli chodzi o obiekty, czyli czy półki na książki, czy szafy. Wszystko jest, naprawdę jest wszystko, nawet telewizor, nawet komputer. Chociaż w tym wypadku akurat w ogóle nie zrobiłam takiej części gabinetowej, nie wiem, jakoś chyba mi po prostu tam nie pasowała. Jeżeli chodzi o ogólny rozkład. Mieszkania. Mamy wejście wąskie, rozchodzi nam się ono. Oczywiście po jednej stronie jest szafa, po jednej jest taka część bardziej do odłożenia kluczy, bardziej taka ozdobna. Od razu wchodzimy do ogromnego salonu z jadalnią. Jadalnia jest właśnie na platformach, na platformach, tak, na dwóch platformach, jakby, że jest podwyższona. A w tej dolnej części, w której też mniej więcej od góry patrząc jest te wejście, mamy łazienkę i kuchnię. I po skrajnej prawej stronie od wejścia mamy sypialnię z taką otwartą łazienką. Wiecie, że ja czasem lubię takie robić i po prostu tutaj mi to pasowało, bo to jest takie mieszkanie... Trochę jest klasyki, trochę jest drewna, bardzo jest jasne, dużo jest błękitu. W salonie głównie jest szarość, biel, błękit i takie jasne drewno. Plus oczywiście biały, czarny jak zawsze. Mamy ogromne okna przez całą długość. Jest kominek, jest część właśnie ta telewizorowa. Stwierdziłam, że właśnie kominek będzie świetnie wyglądał przy tej części jadelnianej, która jest na platformach. Jest tu trochę tak skandynawsko, ale też jest bardzo glamour. Mamy dużo właśnie marmuru, fajnych takich jakichś ozdób też yy, i, ro i roślinnych oczywiście, no bo ja bez roślinek to nie mogę. Ale dużo obrazy, ogólnie bardzo takie duże meble, duże bryły. Tak żeby mimo tego, że zostaje tutaj dużo przestrzeni, to też ta przestrzeń była w jakimś tam stopniu zajęta. Bok platformy stwierdziłam, że właśnie przykryję taką fajną, długą szafką stworzoną z dwóch szafeczek. Fajnie to wygląda, bo i z jednej i z drugiej strony jakby jest ona ozdobna. Z jednej mamy dostęp do tych szuflad, a z drugiej mamy po prostu fajnie zrobioną tą część, taką drewnianą, tylną, która oddziela nam, ale nadal daje nam możliwość właśnie patrzenia się w tą stronę z tą częścią telewizyjną. Kuchnia jest dość otwarta pod względem szafek. Mamy taką długą ścianę z dużych, pełnych takich spiżarek. Mamy wyspę i mamy też całą tą część taką pracowniczą z płytką, znaczy z kuchnią i z lewem. Wszystko w takim delikatnym, jasnym. Powiem Wam, że ja w ogóle przypadkowo w sumie na początku ten błękitny dałam. Wiecie, totalnie się nie sugerując tym, że on tym zostanie, ale ostatecznie został, bo stwierdziłam, że w sumie fajnie to wygląda. Jest takim fajnym przełamaniem. W salonie też dałam w błękit taki, dodałam w poduszkach, w jakimś tam lekkim odcieniu dywanu i fajnie dla mnie czy fajnie, jakby miałam wrażenie, że fajnie mi to gra po prostu. Ściana w tej części, która łączy jadalnię i kuchnię. Kuchnia ma oczywiście subway tiles, a właśnie ta część przy jadalni ma drewnianą taką sztukaterię można to tak nazwać. Całą taką ścianę z paneli drewnianych. I później, bo dodekorowałam, przyznaję się, poza odcinkiem, po prostu jakoś nie wiem, czy mnie przerosło to, bo nagrywałam to też tak jakoś. W jeden dzień parę rzeczy. Czy jakoś tak zatęskniłam za tym dekorowaniem poza, ale no mówię wam, usiadłam sobie później i dodekorowałam bo po prostu, no nie wiem, no nie miałam siły tego dnia, a też nie chciałam, żeby to wyszło. Powiem tak, jakbym dekorowała to na wizji i Wam nagrywała tego samego dnia, co to nagrywałam, to po prostu byłoby to brzydkie i nie wyszłoby na pewno tak, jak tutaj teraz, bo bardzo dużo rzeczy jakby zmieniłam z tego, co używałam w tamten dzień. Znaczy nie z tego, co widzicie na odcinku, jakby na odcinku to ja tam może jedną rzecz zmieniłam, ale chodzi, że później sobie pododawałam po odcinku Parę rzeczy coś poprzestawiałam, ale jednak wróciłam później uch, takie po prostu w przód, w tył, w jedną, w drugą cały czas. Takie odbijanki były, aż w końcu wyszło naprawdę fajnie, bo na początku też planowałam, że sypialnia będzie miała taki żółty akcent, a potem stwierdziłam, że nie, że będzie delikatniejsza. Tu zmieniłam ścianę tą za łóżkiem na taką właśnie delikatnie też błękitną, więc tam jest taki morski błękit, też w tej sypialni. Jest bardzo delikatnie, ale bardzo, bardzo też mi się podoba. Dodatkowo też dodałam później po drugiej stronie właśnie tego salonu, jadalniu, kuchnio. Bardzo podobne, właśnie, 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 dzisiaj cały czas mówię właśnie, w każdym razie. Dodałam coś takiego, jak mamy na ścianie zajadalnią, taką drewnianą część. Tylko Peacemaker ma to zrobione też jako taką, taką część połowy ściany, na pół ściany jakby. I dorzuciłam to też tam wzdłuż, żeby fajnie wyglądało. Przychodzi to aż bodajże do drzwi wejściowych. Ogólnie też tą serię robię, te, te pięć buildów, które tu macie. I najprawdopodobniej następne do świąt też będą w Brindleton Bay. Więc, jakby ten widok przez okno też, też mnie tak inspiruje, dlatego tu jest też tak delikatnie, tak jasno, przyjemnie właśnie tak trochę morsko, błękitno, wstawki drewniane, ale i wstawek trochę metalowych. Te takie łazienki, fakt, że łazienki są bardzo monochromatyczne, tam jest czerń biel, ale po prostu to mi się kojarzy z taką elegancją, klasyką, prostym czymś, ale bardzo ładnym. I mam nadzieję, że Wam się też podoba tak jak mi, bo to jest jeden z, mój, z moich ulubionych z tych odcinków buildów. Moim najnajulubieńszym będzie ostatni, który zobaczycie i większość z Was już się pewnie domyśla, skoro za tydzień, znaczy za tydzień, o co ja mówię za tydzień, za dwa dni będzie ten ostatni, ostatni jakby twórca, to już większość z Was się domyśla kogo jeszcze nie użyłam i kto trafi na ostatni odcinek. Chciałam właśnie te dwa najfajniejsze zostawić sobie na koniec, czyli Peacemakera, którego bardzo, bardzo mocno używam. I to, co zobaczycie za dwa dni. Także dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba, kto jest Waszym ulubionym twórcą modów. Jeżeli chodzi o mody Maxi Smatch, to tak jak mówiłam, Peacemaker jest pełnowystarczalnym. Też tych modów jest bardzo dużo, więc też nie mówię, że musicie mieć wszystkie, jakby jeżeli chcielibyście mieć jakieś. Dużo z nich można sobie pominąć, ale też z tego, co on oferuje, można zrobić naprawdę przeróżne wnętrza. I pamiętam, że jak zaczynałam, to głównie miałam tylko mody od Peacemakera i chyba od MX Simsa? Tak mi się wydaje, że zaczynałam od bardzo, bardzo, bardzo małej ilości modów i raczej trzymałam się właśnie pojedynczych twórców. Te meble są fajne, dopracowane. Ta faktura w ogóle pattern ten, i drewniany i te takie przeróżne inne, które ma. W ogóle recolorów jest masa. Nie ma tak, że macie trzy kolory do jednej rzeczy, tylko macie po 5, 10, 15, dużo poduszek, dużo dekoracji. Sto postawiłam sobie też tutaj taki challenge, że nie dorzucałam Miosims, Sims, bo zazwyczaj dorzucam Miosims. Sims. Bardziej lubię dorzucać Mio Sims i miałam tutaj do każdego dorzucać, ale stwierdziłam, że nie, że troszeczkę sobie z tym przystopuję. Faktycznie w pierwszym odcinku było to potrzebne, ale tu w tym wypadku nie. I stwierdziłam, że sobie przy okazji pokorzystam z tych rzeczy, które Peacemaker ma właśnie do zaoferowania do kuchni, no bo przede wszystkim mi Sims jest zawsze potrzebne w rzeczach kuchennych, bo te ich właśnie garnki, nie chciałam powiedzieć nie talerze, tylko to takie... Słoiki, miski i przede wszystkim ten czajniczek, to jest takie moje uzależnienie, które wszędzie wpycham i zawsze mi się podoba i świetnie to wygląda w ogóle z Peacemakera rzeczami, także na pewno to polecam, ale tutaj chciałam w końcu popatrzeć, co mam pobrane tak naprawdę od Peacemakera do kuchni, bo jego zestawy też zawierają zawsze dekor do, do każdego, do każdego zestawu jest zestaw dekoru, tak? Plus jeżeli udało mi się to osiągnąć u Dimuna, to wiedziałam też, że u Peacemakera bez problemu, w ogóle właśnie nie będzie z tym problemu, żeby coś tam wstawić. I tak samo u Pysznego. Ale trzeci raz się powtórzę, dajcie znać jak Wam się podoba. Który deck do tej pory najbardziej Wam się podobał, build? Czy lubicie w ogóle takie klimaty i czy klimaty Maxi -smatch? Chociaż powiem Wam, że Peacemaker jest też taki pomiędzy, bo on może być mocno Maxi -smatchowy, Dużo rzeczy ma poprzerabianych w ogóle samych z gry, jakieś takie add robi, czyli dodatkowe rzeczy, na przykład różne okna jeszcze, których brakuje do jakiegoś tam pakietu, czy jakieś inne warianty kanap, inne warianty szafek. Ale i te rzeczy bardzo często świetnie wyglądają z takim czystym alfem. Bardzo nie po polskiemu powiedziałam, ale z takimi alfowymi wnętrzami też świetnie się jakby łączy, bardzo się nadaje w szczególności niektóre wcześniejsze rzeczy, ale i te późniejsze też, też dają radę, żeby to ładnie dodać, a jeszcze z reshadem to już w ogóle. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli oglądacie tylko tą część modową, to ostatni odcinek jakby tej piątki twórców będzie za dwa dni, bo tak jak mówiłam, parzyste dni są zarezerwowane na mody, nie parzyste na no CC startery. Jutro oczywiście jak zwykle będzie starterek, tak i trochę mam wrażenie, że też w tym klimacie takim glamour, można by było to tak nazwać. A nie, ten w glamour będzie za dwa dni, przepraszam. Już mi się, wiecie, timeline myli, bo ja tu nagrywam to, tu nagrywam tamto i zaczyna mi się gubić za dwa dni, za dwa, za cztery, za trzy będzie taki bardziej glamour. A jutro to, z czym zawsze mam problemy, to miasto, którego nie zawsze lubię. Które nie zawsze lubię. Ja dzisiaj naprawdę nie mówię po polsku. Ale strasznie galopuję myślami, bo mam mało czasu, dużo rzeczy do zrobienia. Chcę się wyrobić właśnie z serii udawać, jeszcze z pracą, a napięty tydzień, więc będę gadać głupoty. Trudno. Dochodząc do konsensusu, w nieparzyste dni startery, w parzyste dni mody, za dwa dni mamy ostatni odcinek pie znaczy tworzenia tylko jednym twórcą, później sobie przejdziemy do mniej ograniczającej części tej serii. Także słyszymy się nadal codziennie. Jeżeli Wam się podobała, łapka w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie znać, czy lubicie Peacemakera, czy go używacie. A ja nie przedłużam. Do usłyszenia i papa!